Słuchasz podcastu Śląska Opinia. Najciekawsze rozmowy na temat bieżących wydarzeń ze Śląska, o Śląsku, Polsce i Europie. Cześć drodzy słuchacze, ja nazywam się Natalia Wrocławska, a to jest podcast Śląskiej Opinii i dzisiaj jesteśmy w wydaniu rowerowym ze względu na to, że 3 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Roweru, a ze mną jest gość dzisiaj, gość niezwykły, bo jeżdżący na rowerze, ale nie na takim zwykłym rowerze i zanim oddam Ci Łukaszu głos, to Cię przedstawię najpierw. Łukasz Wiliński, Trajka on the Trip. Co to jest trajka, to zaraz się dowiemy, ale Łukasz jest osobą z niepełnosprawnością i dzięki tej trajce właśnie cały czas realizuje nowe wyzwania. Jak sam pisze o sobie na swojej stronie, dystanse powyżej 100 kilometrów. To jest to, co cię kręci i napędza. Cześć, bardzo miło mi cię powitać. Już trochę zaczęłam. Co to jest ta trajka? Trajka to jest specjalny rower poziomy, dwa koła z przodu i jedno z tyłu i bardzo, bardzo wygodny fotel zamiast siedełka. Czyli po prostu rower, ale dostosowany do twoich potrzeb. Tak. Czy takie rowery to są rowery elektryczne, czy to są rowery napędzane siłą mięśni? Znaczy się firma Deckers z Paryża produkuje takie rowery dostosowane do każdej osoby taką, jaką ma potrzebę. Głównie są to rowery elektryczne, no ale ja stwierdziłem, że ja nie chcę elektryka, bo sama świadomość, że gdzieś wjadę sam, to daje mi dlatego kopa. Czyli to jest rower napędzany. Rower napędzany siłą mięśni własnej woli. Tak, siłą nóg. Kręci, ma takie dwie rączki z przodu, które są kierownicą, no a kręci się tak jak na normalnym rowerze, tylko że w pozycji bardziej leżącej, co daje lepszy komfort przy kręceniu właśnie tras, które są powyżej 100 metrów. Powyżej 100 kilometrów, ale to nie jest jedyny dystans, który osiągnąłeś, bo między innymi to pierwsze osiągnięcie w 2021 roku, jeździłeś non-stop na rowerze przez 24 godziny, a w 2022 roku przejechałeś całą Polskę dookoła na właśnie trajce. Tak, bo stwierdziłem, że ja nie lubię zaniżać poprzeczki, no więc dlatego moje każde kolejne wyzwanie to jest ciut większe niż poprzednio. Na przykład teraz podczas majówki kręciłem dzień w dzień po 100 km, czyli było razem 623 km w ciągu majówki. O matko, no to rzeczywiście bardzo duże wyzwanie i ogromne dystanse za tobą. No ja się muszę przyznać, że lubię jeździć na rowerze i czasem mi się zdarza, ale takich kilometrów nie pokonałam jeszcze w swoim życiu. Jesteś, słuchaj, niezwykłą motywacją dla rowerzystów wszelakich i tych początkujących, i tych, myślę, już z dystansem pewnym osiągniętym. Tak, tutaj ci przerwę, bo wielokrotnie dostawałem takie komentarze, że skoro ty dzisiaj poszedłem na rower, to ja też musiałam pójść.
No i właśnie to jest takie, że no daje i kopa, skoro ja poszedłem, mi można powiedzieć, padał śnieg czy deszcz, to ktoś tam też musiał pójść. No właśnie, to jest niesamowite, to po pierwsze, ale chciałam cię właśnie zapytać, jak zacząć swoją przygodę z rowerem? Jak to było w twoim przypadku? Bo mówisz, że motywacja, ale to chyba nie wszystko. Znaczy, mój pierwszy kontakt z rowerem to było 2008 rok i najlepszym było to, że ja dostałem mój pierwszy trójkołowiec 1 lipca i do końca roku, czyli do końca grudnia, przejechałem dokładnie 150 kilometrów. A w tamtym roku już na trajce taki sam dystans robiłem w ciągu jednego dnia. O oh, wow. No to rzeczywiście trening czyni mistrza. A właśnie, czy Tak, ty tak. trenujesz? Czy to są takie przygotowania, że jeździsz mniejsze dystanse, żeby ten duży dystans osiągnąć? Czy po prostu wsiadasz na rower i mówisz, a, dzisiaj 150? Znaczy, ja się śmieję, że ja jestem takim cyborgiem, bo chyba to nie jest normalne, że jak ja kręcę te moje setki, to zamiast tracić siłę, to ja nabieram tej siły jeszcze bardziej, jeszcze więcej chcę i nie mówię, gdyby nie to, że mama powiedziała na końcu majówki: stop, klamp, jechał i 7 dzień, i 8 dzień, i 9, bo ja ciągle mi brakuje. Nie wiem, co ze mną jest nie tak. Myślę, że wszystko w porządku, po prostu podziwiasz widoki jeżdżąc. No a to też, no i w tym roku, ponieważ zawsze jak ten koń jeżdży na dolinę, no i tam robię te moje setki, to w tym roku chciałem pojeździć aglomerację śląską, no i co tygodnia jestem w innym mieście, no i zaangażowałem społeczność rowerową z danego miasta, która właśnie opracowuje mi plan trasy, opowiada o historii tego miasta, no i po prostu mam, teraz jestem nastawiony na zwiedzanie, więc teraz jest niestety mniej tych moich setek, no a więc takiego właśnie zwiedzania i patrzenia na to, jak wygląda Śląsk osłonił źródełko. No właśnie, czyli zwiedzanie. I tak, już mówiliśmy o tym, że objechałeś Polskę, jeździłeś 24 godziny bez przerwy. Co dalej? Jakie wielkie osiągnięcia planujesz? Oprócz zwiedzania, bo zwiedzać każdy może, wiadomo, ale 24 godziny jazdy, no, duże wyzwanie. No, z kolei w przyszłym roku chcę jechać non-stop, żeby zrobić za jednym wyjściem 300 km. Oh, wow. Nie wiem, czy to mi się uda, ale ponieważ właśnie jak kręciłem 24 godziny na dobę, to zrobiłem 203. No i teraz z kolei, skoro była setka, była 200, no to teraz musi być 300. O kurczę, no to ja trzymam Nie. kciuki. A gdzie to będzie, słuchaj? No, na mojej dolinie. Tam się śmieje, że ja tam mieszkam.
bo jak mnie nie ma na dolinie 3 dni, to już się pytam, a gdzie ja byłem, gdzie ja jestem, czemu mnie nie ma, tak dalej, nie? No ja mówię, no niestety trzeba też pójść do pracy czasami, nie ma tak, że ja mogę cały dzień, całą noc, no, bo są inne, wiadomo, Obowiązki. potrzeby, no niestety. Niestety nie mogę być cały czas na rowerze. A chciałoby się. Słuchaj, rozmawiamy z okazji Światowego Dnia Roweru, który przypada na 3 czerwca. Czego byś życzył rowerzystom i tym obecnym, i tym, którzy zaczynają swoją przygodę z rowerem w tym, no, świątecznym dniu? Po pierwsze i najważniejsze, nie poddawać się. Bo ja wielokrotnie słyszę, że nie dołączyli do mnie, bo padało, a nie dołączyli, bo było za zimno, ale było za ciepło. Nie ma za zimno, nie ma za ciepło, nie ma za mokro. Skoro jest plan, to trzeba go zrealizować, bo ja mam takie mam podejście, że tylko śmierć może mi pokrywać plany. Dopóki śmierć mnie nie spotka, to niemalże boli, niemalże się nie chce. Trzeba kręcić, bo mówię, to jest naprawdę rewelacyjna też dieta, bo ja na przykład podczas tej majówki schudłem o 4 kilo. Ale Więc jak ktoś chce schudnąć, to na rower. to tak, to na rowerze. No i słuchajcie, z tym was, drodzy słuchacze i czytelnicy Śląskiej Opinii, zostawiamy. Jeżeli chcecie śledzić to, co Łukasz na tym rowerze wywija, to zapraszamy was na facebookowy profil Trajka on the Trip po angielsku. On jest też podlinkowany w opisie tej rozmowy, ale to nie jest jedyny profil, który Łukasz prowadzi. Myślę, że jak wejdziecie na tą stronę, to już reszta będzie dla was jasna. Moim gościem dzisiaj był Łukasz Wiliński, który trajką, czyli rowerem o 3 kółkach, przemierza Polskę, Śląsk i nie tylko. Dziękuję ci bardzo, a wszystkim naszym słuchaczom życzę udanego święta roweru. Dziękuję. Dziękuję. Jeżeli podoba Ci się to, co robimy, dołącz do Klubu Śląskiej Opinii i wesprzyj nas za cenę jednej kawy na mieście. Wejdź na śląskaopinia.pl/klub. Do usłyszenia.